Cześć wszystkim, witam Was w takim świątecznym unboxingu, bo dzisiaj sobie otwieramy Merry and Happy Twice. Jaki ładny ten album. Dobra, najpierw ściągnijmy może folijkę. Stwierdziłam, że są święta. Potrzebujemy takiej atmosfery świątecznej. Ogólnie chciałabym ten album japoński, ale nie mam go. Mam za to takie zakładeczki z niego. Uwielbiam tą piosenkę. Jest to najlepsza K-popowa piosenka świąteczna ever. Ale mam tylko te dwa dodatki, które udało mi się dostać. A tego albumu niestety nie. Więc no smutno mi. No ale dobrze, w każdym razie. Album się prezentuje z bliska tak. O, jakie cute zdjęcie. To z tyłu w sumie jest takie proste, tylko mamy tytuły. Tu jest w ogóle sporo piosenek. Ding dong. Cute. Cute. Czekajcie. Wyciągnęłam dodatki bez podglądania. Możemy oglądać. A więc... Cute. OMG! Nie wiedziałam, że te płyty tak wyglądają. Czyli można mieć z każdą członkinią. Wow. O, jakie to jest cute. Wow, podoba mi się. O. Dobrze, więc to jest ta tytułowa strona. Ona tu miała takie krótkie włosy? No może w sumie. Jezu, mama nie wygląda tu jak mama na tym zdjęciu. Nie wiem, co jest, co się wydarzyło. Ale są cute te zdjęcia. O, Chaeyoung, jak cute wygląda. Cute. O, i tu mamy takie poczwórne. W sumie te zdjęcia nie są jakoś takie typowo świąteczne mocno. W sumie one mają po prostu tutaj czapki, szaliki. Chyba neon ma tu bardziej, powiedzmy. Nie wiem, w sumie wygląda jakby mogła być potencjalnie świąteczna bluzka. Ale okej. Okay. I ona ma tak po prostu delikatną urodę i to się w ogóle nie zmienia. How? Jakby, co to za czarna magia? O, też mega. No tylko jak one dziwnie, w sensie dziwnie, inaczej wyglądają, jak wszystkie mają takie brązowe włosy. W sumie ciekawe jest, że w sumie mało jest takich albumów typowo świątecznych, K-popowych. No nie, czy mi się wydaje? Nie, no mało jest takich. O. Z którego to jest roku? Jest to napisane? Nie, nie ma. Czy jest? 2017. Pięć lat temu? O,
Okej, tu mamy lekko inny vibe. Chociaż outfity zostały te same. Czyjem po prostu w tym koncepcie, powiedzmy. Wygląda tak cute. O, tu mamy podziękowania od Twice. Mam wrażenie, że bardzo wybielili im skórę na tych zdjęciach. Mają tak po prostu śnieżno-białą skórę, że to jest niemożliwe. O, tutaj z takimi lampeczkami. To było, pamiętacie te czasy, kiedy to było takie mega popularne, że ludzie właśnie się obijali lampkami, przygaszali światła i robili zdjęcia. Ja nigdy sobie takiego zdjęcia nie zrobiłam. Ale to było totalnie popularne. Ogólnie są takie urocze te zdjęcia, ale brakuje mi trochę takiego christmasowego vibe'u. Jakby mogli pójść na całego. O, cute. Ale to są w kolejności chyba, tak? Tak. Od najstarszej do najmłodszej. Okej, tu mamy życzenia noworoczne od Neon. Ogólnie uwielbiam w albumach, jak są takie odręczne różne momenty i w ogóle na tym zdjęciu wygląda cute. Neon w grzywce to też chyba rzadkość, tak mi się wydaje. Czy to są lampiony z Ikei? Czy mi się wydaje? Wyglądają jak lampiony z Ikei. I takie bardziej portretowe. I tak bardzo pasowały takie krótsze włosy. Momo. Z prezencikiem się ściska. Oho, jaką ona ma cute grzybeczkę. Jakie ładne równe pismo. Co, nie, one mają wszystkie ładne pismo? What the heck? O, słoneczko. A tu jakie mamy obrazki. Cute. Ale totalnie jakoś pięknie ona tu wygląda na tych zdjęciach. Nie żeby zawsze nie wyglądała pięknie, ale... Dosłownie, jak one mają takie ładne pisma. Ja bym nigdy tak ładnie nie umiała napisać. Okej, tu mamy teksty. Ding dong. Tu mamy, kto się zajmował produkcją. JYP, wszyscy ludziska. I koniec, Meren, Happy. Ale ta płytka jest mega cute. Cute, cute, cute. Dobra, no to obejrzmy sobie, co tam za dodatki mamy. A więc widzę, że mamy jakieś naklejki. Strzelam po tym żółtym tyle. To obejrzmy najpierw naklejki. 3, 4 i... Uuu.
O ja, ej, ale to jest cute pomysł, bo to są jakby znaczki pocztowe. Naklejki, znaczki pocztowe, cute. I one są takie fajne, bo są takie grubsze i mają matowe wykończenie. To są porządne naklejki. Całkiem cute. Naprawdę fajne. Potem mamy pocztóweczkę. A, spada mi z ręki. Dziwnie jest, jak widzę takie logo Twice, takie ręcznie pisane zamiast do tego normalnego. 3, 4 i... zdjęcie grupowe. O. Cute. I ona też ma takie w sumie matowe wykończenie fajne. I teraz mamy karty jeszcze. Więc najpierw mamy tą taką Twistagram. Merry and Happy. Czy to jest rozmazane? Tak, bo na czymś innym się wyostrza. Chciałam zostawić, żeby na tle były takie ładne te pocztówki i w ogóle. Ale to się chyba wyostrza na tym wtedy, czekajcie. O, teraz się udało. To jest tył i 3, 4 i... O! Mina, cute. No, no, ładna. Cute, super. Potem mamy jeszcze dwie karty. A, spadły mi. O nie. No więc jedna ma takie właśnie różowe tło, jak album, bo ten album ma ogólnie dwie wersje, jeśli dobrze pamiętam. Jedna jest taka różowa, a druga właśnie taka zielona. Tak, tak, tak. Tak, dobrze mówię. I także najpierw obejrzmy różową. 3, 4 i... O, Momo. Cute. Takie są pozowane te karty, okej. Nie są selfie. Chyba, że też jest wersja w tych kartach. Kart selfie, kto wie. Ja nie wiem, bo w sumie nie oglądałam, co tu w tym albumie może być do końca. Ale wygląda cute. I tak wygląda młodziutko na tym zdjęciu. What the heck? To chyba niemożliwe, że to było sprzed 5 lat. Ale okej. Może JYP mnie okłamuje. Ich druga karta ma takie samo właściwie tło, tylko zielone. 3, 4 i... O, cute! Ogólnie są fajne, ale takie są... W ogóle to zdjęcie jest krzywo wydrukowane. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Ale ta ramka jest jakby nierówna. Z tej strony jest szerzej, a z tej nie. JYP, jak tak możesz? Ogólnie cute. Aczkolwiek. Aczkolwiek ja wolę z karty selfie niż takie pozowane, ale. Ale cute. I'm very happy about this. Jakby fajnie, fajnie. No okej. Także to tyle z tego unboxingu. Myślę, że ten unboxing będzie wstawiony w tygodniu świątecznym. Także w związku z tym życzę Wam wesołych świąt, jeśli celebrujecie święta. Jeśli nie celebrujecie świąt, to po prostu życzę Wam odpoczynku i mile spędzonego czasu. I no szczęśliwego roku jeszcze nie będę życzyć, bo myślę, że na pewno jakieś wideo się jeszcze trafi między Wigilią a czym? A Sylwestrem, o mój Boże. Także na pewno jeszcze jakieś życzenia się trafią. I
No co tyle? Trudne zakończenie. Dzięki wielkie za oglądanie i jeszcze raz wesołych świąt czy cokolwiek innego sobie życzycie. Pa!